Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek z serii Polska-Rosja ma tle, ma wydarzenia ekonomiczne, rewolucję cen surowców. Po wielu latach stabilnych, tanich surowców energetycznych wróciły, bo musiały, wiara w to, że to że nie mogło, nie uległoby zmianie, była naiwna. I ten moment wykorzystania tego popytu postpandemicznego, chociaż to pandemia ciągle jest, ale wydatkowania tych wielkich pieniędzy, które wyemitowano po to, żeby ratować nas przed skutkami lockdownu i żeby wykorzystać to jako moment do tego resetu cenowego, to znaczy rewindykacji cenowych, żeby doprowadzić do wzrostu cen surowców energetycznych, zwłaszcza gazu ziemnego i zrealizowania takich bardzo wysokich zysków w związku z kilkukrotną podwyżką cen owego medium, ale wiemy, że przy okazji kilkakrotnie wzrosły ceny węgla, tak. Na ceny węgla, węgiel stał się znowuż opłacalny. To wszystko oczywiście ma ogromne znaczenie i jest częścią tego, co byśmy mogli nazwać nowego uporządkowania. Oczywiście w słowie uporządkowanie jest jakieś takie założenie, że świat się porządkuje, a nie degraduje. Wszyscy wolą takie, że tam świat jest podlega takiej destrukcji, trzeba go dopiero zacząć naprawiać. A zwłaszcza musimy szukać, no, ci ludzie, którzy potrzebują patronów, no, są no, trochę znaczy biedni. No, czym nam jest w poszukiwaniu przywództwa? Czy my musimy być wasalami. Nie jesteśmy żadnym mocarstwem, ale wcale nie musimy być wasalem. W związku z tym samo likwidujące się przywództwo amerykańskie jest dla nas ponoć jakimś tam wyzwaniem, tragedią, że już nie mamy patrona i nie będziemy mogli takim mówić językiem tam Stany, że coś pozwalają, nie pozwalają, takie tam, że oni mogą nie pozwolić, prawda, takim językiem pogardy o tych, którym tam się pomiata, bo on w imię wolności, w imię tak zwanego wolnego świata. Wiem, to jest jakiś problem tych, którzy mają z tym problem i zostawmy ich, no, niech sobie z nim radzą. My musimy spojrzeć się, spodobać jakąś prognozę tego, co nas czeka w związku z tym resetem cenowym. Bo to jest najważniejsze wydarzenie. Ten, kto ma drogie surowce, stanie się, on dyktuje, bo on może kupić. On nagle bogaci się w sposób dający mu bezwzględną przewagę, bo nie dość, że to jest drogie, a w dodatku jeszcze zarabia się dwukrotnie, to znaczy przez to, że się bezpośrednio zarabia dzięki temu, że po prostu wszyscy godzą się płacić więcej, a zarazem można za te pieniądze kupić to wszystko, co do tej pory nie można, co nie było na sprzedaż albo co dla nas było niedostępne. No i, ale jeszcze jest jedna karta atutowa w owej talii, bo jeszcze jest możliwość zablokowania, to znaczy ograniczenia dostępności tego, co i tak jest bardzo drogie. No i to się tak samo napędza, bo to jest wtedy jeszcze droższe, a ten, kto obawia się, że tego nie nabędzie, no to jeszcze godzi się na wyższe ceny, czyli taki same miłe informacje dla tych, którzy wtedy mają w rękach tego rodzaju walor, jakim jest chociażby ropa naftowa, czy też gaz ziemny, ale przecież również
Może to dotyczyć innych surowców energetycznych i może nawet nie tylko energetycznych. I czy w tych okolicznościach no my jako państwo mamy jakiś pomysł na odpowiedź na owe nowe uwarunkowania? No jak zawsze jesteśmy oczywiście tylko zaskoczeni i jakby celebrujemy swoje zaskoczenie, że no czegoś takiego to się nie spodziewaliśmy. No, świat się okazywał nieprzewidywalny, znaczy nieraz to miałem okazję powiedzieć, to znaczy nasza zdolność przewidywania jest do niczego, jeżeli wszystko jest dla nas nieprzewidywalne. Nie umiemy przewidywać, ale przede wszystkim nie chcemy przewidywać, bo zastępujemy prognozy naszymi pragnieniami. Prognozy to mają tę swoją cechę, że muszą być budowane w sposób możliwie najbardziej obiektywny. Czyli prognoza musi być prognozą wolną w najdalszy idący sposób od naszego chciejstwa i naszych marzeń. I chociaż można stworzyć prognozę taką, gdyby się nasze marzenia miały spełnić. Ale nasze marzenia wtedy nie są czynnikiem najważniejszym. My ciągle jakoś żyjemy w takiej jakiejś terrorze takich niezbyt mądrych potrzeb, że cały świat musi tam dbać o nas, prawda? A wiadomo, że raczej do tej pory to dbał o to, żebyśmy się dawali poprzez swoją uległość i głupotę okradać, prawda? I zresztą coś się świetnie udawało, żebyśmy oddaliśmy wszystkie możliwe aktywa i jeszcze w dodatku mamy być zadowoleni z tego powodu, że to jest naszym sukcesem. I teraz dopiero widzimy to, co ten tak zwana stara Europa zna od co najmniej kilkudziesięciu lat, jeśli nie dłużej, że bez napływu imigrantów nie da się po prostu, a z jednej strony nie da się żyć, a z drugiej strony to jest bardzo wygodne, że można znaleźć tanią osobę, pracownika, który będzie tam sprzątał, bo Polak już dawno nie chce sprzątać u drugiego Polaka. Tak jak Francuzi kiedyś cieszyli się w latach 80., że bieda w Portugalii, w Hiszpanii powodowała, że można było w sposób za niewielkie pieniądze uzyskać takie osoby, które zajmą się, wielu korzystało, to nie tam jakieś wielkie koncerny korzystały z tego, wszyscy korzystali z tego, że taki biedny kraj obok, to podtrzymywany w swojej biedzie, odda nam to swoje najważniejsze aktywa, jakimi są ludzie, a my łaskawie zrobimy ich służącymi, prawda, i pracownikami. I widzimy, że kiedy nam zaczęło brakować ludzi, jak zaczęła rozsypywać się samostyjna Ukraina, to nagle się okazało, że my staliśmy się po raz pierwszy tego rodzaju beneficjentami czyjejś nędzy. Nie brzmi to bardzo, no, to bardzo budujące, no, ale niestety tak jest. I stąd też, czy my, mając zdolność, bo ta wycieczka trochę w przeszłość, a trochę do spraw nam codziennych, ona służy jednej chyba najważniejszej tezie, że przyjmijmy taką hipotezę, że ten reset cenowy potrwa dużo dłużej, że on jest, że nie da się łatwo wygasić tych zewnętrznych źródeł i przyczyn wzrostu cen surowców, że jeżeli nawet w jakimś momencie nastąpi stabilizacja, zakończy się przyrost, albo nawet stabilizacja, to ona będzie na dużo wyższym poziomie niż status quo ante. I po drugie, jeżeli później nastąpi okres powrotu, czyli zmniejszenia obniżki cen surowców, to jest jeszcze czas dość odległy i co on spowoduje? Przyjmijmy taką hipotezę, że to nie są jakieś chwilowe zawirowania, że ten stan
że ci, którzy z niego są jego beneficjentami, którzy korzystają z tych okoliczności, są na tyle silni, że potrafią podtrzymać ten przyjazd, dobrostan, jak to się ładnie teraz od niedawna, od pewnego czasu mówi, dobrostan dla nich, czyli ta ich okoliczność, która im to wszystko zapewnia. I to oczywiście wzmacnia w tych relacjach państwa surowcowe, to jest z oczywistych względów. My państwem surowcowym szczęśliwie, znaczy szczęśliwie dla naszych wrogów nie jesteśmy, ale tak naprawdę to my trochę tym państwem surowcowym to jesteśmy. Nagle się okazało, że ta sztuczna nieopłacalność produkcji węgla jest już przeszłością, bo tam węgiel jest oczywiście bardzo opłacalny, tylko jest sztucznie jego nieopłacalność jest istotą polityki wspólnotowej, do której my się mamy podporządkować. Natomiast jeżeli przy tak wielokrotnym wzroście cen węgla, której zawsze będzie on w cenie, gdy będzie drogi gaz. No bo to tani gaz spowodował, że węgiel stawał się tani. No bo po pierwsze gaz jest pod każdym względem bardziej przyjazny w tym znaczeniu, że łatwiej się nim wytwarza energię z gazu niż z węgla. Tak samo kiedyś taką rolę pełniła ropa. Ci, którzy mieli ropę, tania ropa powodowała, że nie trzeba było kotłować w tych wszystkich wielkich piecach, które służyły ogrzaniu miast i dzięki temu te miasta były, no nie musiały przewozić, składować tych milionów ton, a potem wywozić tych wszystkich popiołów, którym coś tam należało jeszcze dalej z nimi zrobić. I my możemy być, no oczywiście wzmacnia to z Rosji z oczywistych względów. Rosja jest państwem surowcowym, surowców strategicznych, ropy naftowej, gazu ziemnego i wiadomo, że staje się silniejsza w tych okolicznościach niż była. Ale my też nie musimy być słabsi. Nas to nie musi osłabiać ze względów chociażby na to, że mamy opłacalny surowiec, który wytwarzamy, który możemy też eksportować, nie tylko zużywać na własne potrzeby. Czyli musimy wrócić, jakby stworzyć jakąś swoją wizję polskich interesów w sytuacji drogich surowców i umieć wykorzystać te nasze aktywa, które mamy, wzmocnić nasze aktywa. Istotą jest zachowanie i wzmocnienie aktywów tych, które mamy. I nie musimy dać się zagadać, przekonać, albo, a jeśli ktoś woli bardziej dosadne słowo, oszukać, że te nasze aktywa nie mają żadnej wartości i powinniśmy się pozbyć. 30 lat nam takie rzeczy wmawiano i myśmy oddawali te nasze aktywa, które nagle nabierały wartości wtedy, kiedy przejmował je ktoś inny, czyli okpiono nas. Okpiono, pamiętamy, jak nam opowiadano, jakieś molochy socjalistyczne, że to wszystko jest nieefektywne. W momencie, kiedy je sprzedawano, nie wiem, czy wiemy, jesteśmy światowym producentem papierosów. 80% sprzedaży papierosów jest na eksport. To jest ten nasz przemysł socjalistyczny, który odziedziczyliśmy po Polsce Ludowej, niewiele tam zmodernizowany. I ten przemysł był niszczony celowo na początku lat 90. Potem udało się go oddłużyć, ochronić przez system, polski, oryginalny system znaków akcyzy, który stworzył, chronił ten przemysł przed nieopodatkowaną konkurencją. Potem go sprzedano, ale nie jako ruiny, tylko jako przemysł i teraz ten przemysł nienależący do Polski, ale będący w Polsce, jesteśmy największym producentem, eksporterem papierosów. Ale oczywiście bogaci to koncerny, które wykupiły ten przemysł wtedy po tej katastrofie balcerowiczowskiej. To prawda, nie udało się im go zniszczyć ludziom tamtej epoki,
a prawie byli bliscy swoistego sukcesu. No więc jeżeli potrafimy zrozumieć, na czym polegają nasze aktywa i wiemy, że można się wzbogacić i możemy mieć więcej pieniędzy, które otwierają w świecie transakcyjnym wszystkie możliwe drzwi, no to znajdźmy swoją wizję i swoje miejsce właśnie w tym nowym układzie wartości rynkowych ze wskazaniem na drogie surowce. No i oczywiście wszystkie te programy energetyczne, które były zbudowane na zupełnie przeciwstawnej prognozie cenowej, przynajmniej są tracą na aktualności, jeśli w ogóle nie stają się nieaktualne. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam najserdeczniej. Pewnie ten temat na tyle ważny i na tyle czy organizujący naszą świadomość, to będzie jeszcze wracać. Pozdrawiam najserdeczniej. Do widzenia.